Cześć. Wybieramy się dzisiaj na przełęcz Kar. Najpierw musimy dotrzeć do hali gąsienicowej. Wybieramy szlak przez Boczań. Ten odcinek szlaku widzieliście na naszym filmie, gdy wybieraliśmy się na Kasprowy Wierch. Godzina piąta tym razem. Rozjaśniło się. Idziemy szlakiem przez Boczań. Piękne słońce zaraz stanie. Mamy więcej kondycji, lepszy czas. Także progres jest. Tam zaraz słońce stanie. Godzina chyba, nie wiem która, za 3:06. Już niedługo będziemy na przełęczy, a z przełęczy już niedaleko do hali gąsienicowej. Przełęcz między kopami 1499. Na halę gąsienicową zostało się tylko 30 minut. A tutaj na ławeczkach troszeczkę odpoczniemy z Edytą. Nabierzemy sił przed kolejną spinaczką. Mąż mnie zabrał na wschód słońca. Obiecałem, że we wrześniu będziemy w Zakopanem i jesteśmy. Widok z hali gąsienicowej chyba zawsze będzie zachwycał Górę Łazików. Tym oto sposobem doszliśmy do hali gąsienicowej. Jacyś szaleńcy robią sobie sesję zdjęciową o godzinie za 15:07. No tak, wschód słońca jest genialny. Co ty chcesz? Matko jedyna, to przeżywa z tym niedźwiedziem. Dobra. Hala gąsienicowa 5 minut. Czarny staw 35 i tam zmierzamy. Później, jakbyśmy się musieli wrócić, godzina 35. Jest czarny staw gąsienicowy. Tutaj się trochę posilimy i się zaczniemy wspinać tam. I chyba. No i zaczęliśmy się wspinać, jak to moja żonka mówi, czarnym szlakiem na karpia. Na karp, no. Wygląda to bardzo przerażająco, ale mam nadzieję, że to tylko tak wygląda z dołu. Słoneczko tam już z góry oświetla. Wygląda to genialnie. Tu się zaczyna już spinaczka po skałach.
No i co, po prostu do góry. No tutaj się zaczęła już taka górska spinaczka, kamienie się sypią, więc trzeba uważać. Ale powolutku pchniemy do góry, idziemy. O kurde. Karp niby 40 minut, ale ciężko jest. Ciężko, ostro, ostro pod górę i dużo kamieni chybocących. Drapujemy się na mały kościelec, jest nieoznakowany. I to gdzieś tu właśnie jest. Go przejdziemy i dostaniemy się potem na przełęcz Karby. Czekaj, tam jest zawet. Nie, nie wiem, gdzie jest zawet. Jesteśmy na małym kościelcu. Za parę minut przełącz Karp. A tam jest właściwy kościelec. Oto to o wielkie przed nami. Ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, nie jutro. Dzisiaj możemy tylko podziwiać widoki z daleka. W dole czarny staw gąsienicowy. Ja pierdzielę. Tutaj grań. Kościelec, mały kościelec. Tam daleko Giewont, Kasprowe. Jesteśmy na przełęczy Karb. Trochę chciał, nie będzie nas lepiej widać. O. 1853 MNPN. Ale fajnie staw widać na zielono. Kurczę. Ile postaliśmy na przełęczy Karb? Teraz schodzimy niebieskim szlakiem do hali gąsienicowej. W dole zielony staw, zielona dolina.
Ale są głodne. Ale ona ma sobie sama znaleźć jedzenie. No. Sama znajduje. No uczysz ją będzie tak jak te lisy, co tutaj się kręcą i wyciągają ludziom jedzenie z tych, z plecaków. Wiesz o tym? Posiedzieliśmy długo nad stawem. Było pięknie. A teraz idziemy dalej czarnym szlakiem do hali gąsienicowej. Yo! Zbliżamy się do cywilizacji, widać kolejkę na Kasprowy. Zaraz dojdziemy do skrzyżowania szlaków. A dalej zmierzamy w kierunku hali gąsienicowej. Teraz szlakiem żółtym, żółto-czarnym do hali gąsienicowej. Z hali gąsienicowej do Kuźnic godzina 30 albo 40. Znowu tutaj jesteśmy, przełącz między kopami. Wracamy po malutku. Zejdziemy jeszcze raz przez Boczań. Tam jest łagodniejsze zejście niż przez Dolinę Jaworzynki, chociaż Dolina Jaworzynki bardzo ładna. Ale jestem zmęczony. No, ale dzisiaj niemoc dopadła. Góra Łazika. Straszna niemoc. Zniechęcony. Ale widać poprzednie. Zapraszamy do oglądania. Dajcie suba. Łapka w górę. Pozdrawiamy.